Prezydent Suwałk, zgodnie z sugestią radnych, podjął decyzję o zakupie maseczek ochronnych dla seniorów. Jak nas poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta, w tym tygodniu powinna nastąpić dostawa. Do miasta przyjedzie 10 tysięcy maseczek wielorazowego użytku. Wykonane będą z bawełny, dwuwarstwowe z kieszonką na ewentualny wymienny filtr. Dystrybucją zajmą się wolontariusze, pracownicy suwalskich instytucji kultury, sportu oraz oświaty. Co ważne, dostarczający maseczki nie będą pukać do drzwi mieszkań. Maseczki będą umieszczane w skrzynkach pocztowych należących do seniorów. Maseczki te będą nadawały się do prania, po którym trzeba je będzie również wyprasować. W taki sposób pozbędziemy się zgromadzonych na nich bakterii i wirusów. Po każdym użyciu należy maskę wyprać i wyprasować. Nie będzie ona gwarancją bezpieczeństwa, ale z pewnością przy zachowaniu zasad ograniczy ona ryzyko infekcji. Na zakup maseczek miasto wyłożyło 64 tysiące złotych.